w ciągu historii, właściwie od początku Piątej Republiki. Prognozowanie wydaje mi się bardzo trudne. To, że w tej chwili, na drugi dzień po tych wyborach... Jeżeli mogę wtrącić słowo, dlaczego bardzo trudne. Parę tygodni temu mówiliśmy o Sarkozy i o JP. Żadnego z nich nie ma już na placu boju. Dokładnie. Może być tak, że chociaż to się wydaje z kolei naprawdę bardzo mało prawdopodobne, że nawet Marine Le Pen może nie być w drugiej turze. Ale co za nią przemawia? Przemawia za nią to, że nie świadczą o niej sondaże, które są kompletnie mylne albo służą wyłącznie do celów socjotechnicznych, tylko wyniki wyborów ostatnich, tak jak wyborów europejskich, prawda, regionalnych, lokalnych, w których okazuje się, że na Frontalda jest najpopularniejszą Francją, partią we Francji. Wyjątkowość bardzo ultra prawicowego programu Fillona może doprowadzić do tego, że będzie mu się trudno, bardzo trudno sterzyć z Frontem Narodowym, który ma jednak głosi politykę bardzo prosocjalną i który właściwie jest dużo, bardzo daleko na lewo od François Fillona, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze socjalne. Natomiast oczywiście bardzo się różnią w kwestiach europejskich. I tutaj dla nas jest, powiedzmy, tu jest dla nas dość ważna sprawa, no bo rzeczywiście powiedzmy, jeśli François Fillon widzi François Fillon widzi na przykład Rosję w Unii Europejskiej, chciałby bardzo ścisłego zjednoczenia Rosji z Unią Europejską, co może w Polsce trochę dziwić, prawda? Ona nie chce Unii Europejskiej, ale pytanie, ona mówi o referendum, Francuzi by też nie chcieli. Możliwe, bardzo to jest możliwe. To jest bardzo możliwe, bo jeśli sondaże mówią, że Francuzi chcieliby zostać w Unii Europejskiej, to znaczy, że nie chcą. Proste. Od 2000, bo po prostu inne głosowania o tym świadczą. W 2005 roku było wielkie głosowanie, było referendum na temat konstytucji europejskiej, gdy Francuzi odrzucili tę konstytucję. Ona potem, to referendum zostało zlekceważone, bo po prostu tej konstytucji nadano tytuł traktatu lizbońskiego i w ten sposób został przepchnięty już przez parlament, a nie w wyniku referendum. Za pomocą zmiany tytułu po prostu zlekceważono publiczność, tak samo zresztą w Holandii, w Irlandii i tak dalej, więc Unia Europejska nie ma zbyt dobrej prasy we Francji, tak naprawdę. Nie ma zbyt dobrej prasy. Nie pomógł? No jest dużo ugrupowań we Francji, które są przeciwne Unii Europejskiej. To nie chodzi tutaj tylko o Front Narodowy. Na przykład jedyny liczący się kandydat lewicy, Jean-Luc Mélenchon, również jest suwerenistą, również jest przeciwny Unii Europejskiej. Znaczy nie tak mocno, powiedzmy, jak Marine Le Pen, ale podważa właściwie wszystkie traktaty europejskie. Także właściwie na jedno wychodzi. I inaczej mówiąc, prognozowanie, jeśli chodzi o wynik wyborów prezydenckich we Francji, jest na razie niemożliwe. No i tak samo prognozowanie, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, co o tym idzie, bo Francja jednak to jest jądro Unii Europejskiej. Jerzy Szygiel był naszym gościem, Paweł Lucki. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Pustynie. Niektóre z nich nie widziały deszczu od 500 lat, więc każda kropla wody jest na wagę złota. Jeśli czujesz, że twoja cera jest jak pustynia, ekstremalnie sucha, szorstka i ziemista, wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż krem. To specjalistyczne serum do twarzy. Jego składniki nie tylko intensywnie nawilżają, ale tworząc kompres, docierają do głębokich warstw naskórka, przyspieszając jego odbudowę. Serum redukuje zmarszczki i wygładza skórę natychmiast po nałożeniu. Regenerum. Pełna regeneracja. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pyszne i pożywne banany kosztują tylko 2,77 za kilogram. 2,77. A soczyste pomelo 3,77 za kilogram. 3,77. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Doktor Michał Lepiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego preparatu magnezowego. Sam stosuję Neomax Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla
seniorów. Suplement diety Neomag Cardio. Taki powinien być matras. W tym roku nasza mała księżniczka marzy o tablecie pod choinką. Nie kupujcie jej prezentów. Lepiej zaoszczędź na świątecznych wydatkach na prezenty. Wybierz Smartdom. Masz pusta lub cyfrowy portfel? Na święta dokup internet LTE Plus za 25 zł miesięcznie, a na prezent wybierz sprzęt Huawei, router LTE Plus Advanced lub tablet MediaPad T2 lub smartfon na raty już za 0 zł na start. Smartdom. Szczegóły w regulaminie Smartdom na stronach dwóch operatorów i w punktach sprzedaży plusa i cyfrowego Polsatu. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawątrowe. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po Proliter. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement z diety Proliver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Proliver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. Proliver to prawdziwa kumulacja korzyści. Magiczny tydzień zabawek w Lidlu. Już teraz helikoptery, samochody, pluszaki, lalki, zabawki drewniane, figurki, gry i puzzle, a także bogata oferta klocków Lego. Klocki Lego w super cenach. Lidl, co tydzień coś nowego. Gładka i świetlista cera zawsze dodaje uroku. A przebarwienia? Powiedzmy sobie szczerze, dodają lak i są nieestetyczne. Mój sposób to Biolik, punktowe serum depigmentacyjne z miękkim aplikatorem, który trafia precyzyjnie w miejsce przebarwienia. Biolik zawiera kwas szikimowy, który usuwa przebarwienia różnego rodzaju już po 2 tygodniach. Biolik sprawia, że cera staje się jednolita i promienna, a dzięki temu wygląda młodziej. Idealnie w punkt. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Autopromocja. Polskie Radio 24. Ostrzegam! Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Autopromocja. Minęła 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. To preludium do zawarcia polsko-brytyjskiego paktu. Tak brytyjskie media określają dzisiejsze spotkanie Theresy May z Beatą Szydło. Polska premier jest już w Londynie. Zmiany w ustawie utrzymującej kwotę wolną od podatku na obecnym poziomie. Senat rozpocznie 4-dniowe posiedzenie. Kwota wolna od podatku będzie dotyczyć w przyszłości wszystkich, tylko nie tych najbogatszych. Zatopione jachty w Pucku i zalane mole w Gdańsku. W województwach pomorskim i zachodniopomorskim obowiązuje alert pogodowy. W tej chwili mamy do czynienia z silnym wiatrem, jest też silny sztorm na Bałtyku. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Od oficjalnego powitania przez premier Wielkiej Brytanii Theresa May rozpoczęła wizytę premier Beata Szydło w Londynie. Szefowa polskiego rządu wraz z częścią gabinetu weźmie udział w polsko-brytyjskich konsultacjach międzyrządowych. Z lotniska w bazie RAF w Northolt szefowe obu rządów udadzą się na uroczystość przed pomnikiem lotników polskich, gdzie oddadzą hołd polskim pilotom biorącym udział w II wojnie światowej. Szydło i May będą także uczestniczyć w spotkaniu z Polakami mieszkającymi na wyspach. Wraz z szefową polskiego rządu do Londynu przybyli ministrowie rozwoju i finansów, spraw zagranicznych, obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji. Brytyjskie media określają dzisiejsze spotkanie premier Theresy May z premier Beatą Szydło jako preludium do zawarcia polsko-brytyjskiego paktu. Miałoby ono ogromne znaczenie w procesie Brexitu, ale też i wymiar obronny, o czym wspominał w BBC brytyjski minister obrony Michael Fallon. Z Londynu Grzegorz Drymer. Minister Michael Fallon podkreślił, że Wielka Brytania i Polska spełniają natowski wymóg, przeznaczając na obronę po 2% swojego produktu krajowego brutto. Podkreślił prowokacyjne zachowania Rosji na granicach państw
bałtyckich i Polski oraz nielegalną aneksję Krymu i interwencję na wschodzie Ukrainy. Jak powiedział, upewniamy tych członków NATO, którzy czują się niezwykle zagrożeni. Posyłamy żołnierzy do Estonii, kierujemy dalszych do Polski, a w przyszłym roku poślemy tajfuny lotnictwa RAF do Rumunii. Minister Michael Fallon zastrzegł, że wszystkie te posunięcia nie mają charakteru agresywnego i nie wykluczają poprawy stosunków z Rosją. Nie sugerujemy, że nie powinno się z Rosją rozmawiać, ale nie można jej traktować jakby nigdy nic, jak równego partnera. Rosja wyraźnie łamie międzynarodowe zasady. Bardziej ogólnie rozmowy z Polakami w Londynie to według brytyjskiego ministra obrony przedsmak tego, co czeka Londyn w procesie Brexitu. Dzisiejszy dzień to spojrzenie w przyszłość, jak będziemy chcieli pogłębiać stosunki kraj po kraju z takimi ważnymi graczami jak Polska, powiedział BBC brytyjski minister obrony Michael Fallon. Dla Polskiego Radia Grzegorz Brymer, Londyn. Prezydenci Polski i Niemiec rozpoczęli przed południem wizytę w szczecińskim korpusie NATO. Andrzej Duda i Joachim Gauck spotkali się z dowództwem jednostki. Formacja ma w przyszłości odpowiadać za dowodzenie tzw. szpicą NATO, czyli siłami szybkiego reagowania. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydenci Polski i Niemiec pojawili się w koszarach bałtyckich przed 11. Andrzeja Dudy i Joachima Gaucka witali żołnierze Wielonarodowego Korpusu. Jego trzon stanowią wojskowych trzech państw: Danii, Niemiec i Polski. Obaj prezydenci w szczecińskim korpusie spędzą kilka godzin. Zaplanowano rozmowy w cztery oczy oraz spotkanie z dowództwem korpusu. Andrzej Duda i Joachim Gauck zapoznają się ze stanem przygotowań jednostki do dowodzenia szpicą NATO. Gotowość do takich działań formacja osiągnie w przyszłym roku. Ze Szczecina Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Stacjonujący w Szczecinie korpus w tym roku awansował na jednostkę wysokiej gotowości. Oznacza to, że ma być zdolny do działania w ciągu 48 godzin i odpowiadać na każde zagrożenie. W informacjach dnia Senat i kwota wolna od podatku. Po południu rozpoczyna się posiedzenie, na którym senatorowie zajmą się między innymi ustawą utrzymującą na obecnym poziomie kwotę wolną od podatku. W takiej formie wpłynęła ona z Sejmu, choć od kilku dni głośno jest o deklaracjach wicepremiera Morawieckiego, który mówił o podniesieniu kwoty wolnej do 6600 zł rocznie. Jakie zatem zmiany wprowadzą senatorowie, to wie nasza reporterka Ewa Wasążnik. Proponowana zmiana ma wprowadzić kwotę wolną od podatku w wysokości, o której wspomniałaś, czyli 6600 zł, ale tylko dla osób zarabiających rocznie nie więcej niż 11 tysięcy. Ale nawet na kilka minut przed rozpoczęciem posiedzenia Senackiej Komisji Finansów nie znaliśmy jeszcze dokładnych założeń proponowanej poprawki, nie znali jej także senatorowie. Dlatego Kazimierz Klejna z TO mógł się tylko domyślać szczegółów. Wydaje się, że chyba przeważył w tej sprawie głos, że mogą się pojawić po prostu roszczenia obywateli w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. I to jest taka próba połowicznego załatwienia sprawy i z tych przecieków, jakie mamy, ta kwota wolna od podatku, trudno jest określić dzisiaj, kogo ona tak naprawdę dotknie, ponieważ wiemy przecież, że od roku przyszłego minimalne wynagrodzenie to 2000 zł. Posłanka PiS Marzena Machałek zapewnia, że proponowane zmiany odczują przede wszystkim najsłabiej zarabiający, ale nie tylko. Przede wszystkim kwota wolna od podatku będzie dotyczyć w przyszłości wszystkich, tylko nie tych najbogatszych. Z tego, co mi wiadomo, prace trwają. Na razie kwota wolna od podatku, a więc całkowicie nie musi płacić podatku najbiedniejsi, a później stopniowo w zależności od zarobków. Poprawką podnoszącą kwotę wolną od podatku zajmuje się teraz Senacka Komisja Finansów. Za 3 godziny będą oni debatować senatorowie na posiedzeniu plenarnym. Prace senatorów nad ustawą dotyczącą kwoty wolnej od podatku, o tym w relacji reporterki Polskiego Radia 24 Ewy Wasążnik. Ministerstwo Zdrowia chce do 2030 roku Polski bez tytoniu. Oznacza to ograniczenie liczby palaczy do mniej niż 10% społeczeństwa. Plan ogłosił w Katowicach sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas. To możliwe dzięki bardzo dobrej ustawie antynikotynowej, mówił wiceminister zdrowia. Jesteśmy absolutnie liderem w Europie. Absolutnie. Zrobiliśmy rzeczy, które już w tej chwili są dla innych takim benchmarkiem. Wyrzuciliśmy z przestrzeni publicznej papierosy, zakazaliśmy sprzedaży młodzieży. Mamy dość ortodoksyjną ustawę, ale zarazem jestem głęboko przekonany, że jest to nauka. W tej chwili do opalenia papierosów przyznaje się co trzeci Polak. Jeszcze 20 lat temu uzależniono od wyrobów tytoniowych było w naszym kraju ponad 60% społeczeństwa.
Alert pogodowy na północy kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. W województwach pomorskim i zachodniopomorskim wydano ostrzeżenia hydrologiczne. Jak informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, na morzu jest sztorm. Rzeczywiście w tej chwili mamy do czynienia z silnym wiatrem na północy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województwa pomorskiego. No jest też silny sztorm na Bałtyku. Zalane zostało też gdańskie molo, zatopione są jachty w Pucku. Z kolei na południu sypie śnieg. Drogi są śliskie, dlatego służby proszą kierowców o rozwagę. Jednocześnie ponawiają apele do wszystkich, by nie przechodzili obojętnie obok bezdomnych. W wielu częściach kraju temperatura spadnie poniżej zera, a od 1 listopada w sumie zamarzło już 11 osób. W szpitalu w Żywcu przebywają 3 osoby z 11 poszkodowanych we wczorajszym wypadku autokaru w Krzyżowej koło Żywca. Ich życie nie jest zagrożone, mówi Adam Kwiatek, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Żywieckiego Szpitala Powiatowego. Jedna osoba ze złamaniem kości miednicy, druga z urazem stawu barkowego, druga z urazem głowy. Wszyscy są w stanie stabilnym, na pewno zostaną na kilka dni na obserwacji. Reszta osób po opatrzeniu została zwolniona do domu. W szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej, gdzie również trafili pasażerowie, obecnie nie przebywa już nikt z poszkodowanych. Przypomnijmy, wczoraj późnym wieczorem wracający z Węgier autokar na śliskiej nawierzchni wpadł w poślizg i przewrócił się na bok. Mobilne laboratorium amfetaminy zlikwidowali policjanci CBŚP w powiecie warszawskim zachodnim. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji znaleźli 20 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości 1 000 000 zł, w tym ponad 1,5 litra w formie płynnej i tonę substancji do produkcji narkotyków. Zatrzymany chemik, 40-letni Krzysztof J., był już wcześniej znany policji z takiej działalności. Okazało się jednak, że teraz produkcję amfetaminy prowadził w specjalnie przygotowanej do tego naczepie, powiedziała informacyjnej agencji radiowej rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz. Policjanci po zlustrowaniu tej ciężarówki i naczepy stwierdzili, że gdyby podłączyć tam prąd i wodę, to w tym momencie można by było stworzyć taką mobilną fabrykę amfetaminy, która mogłaby się poruszać po terenie całego kraju, no nie tylko po całego kraju, praktycznie na terenie całej Europy. Tak naprawdę to jest pierwsza tego typu sprawa, gdzie linie do produkcji amfetaminy zostały zlokalizowane po naczepie ciężarówki. Policja nie wyklucza, że przestępca, konstruując laboratorium, sięgnął po inspirację do amerykańskiego serialu Breaking Bad. Być może przestępcy właśnie tutaj akurat skorzystali z takiej podpowiedzi, która znalazła się w serialu amerykańskim, gdzie rzeczywiście w kamperze był zorganizowany proceder produkcji, z tym, że zrobili tutaj ciężarówkę, ale być może posiłkowali się właśnie tym serialem. Krzysztof J. był poszukiwany przez policję od 4 lat, kiedy zlikwidowano największe laboratorium amfetaminy w Polsce w miejscowości Czarny Las. Na razie chemik otrzymał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, grozi mu do 12 lat więzienia. Jest zgoda unijnych krajów na reformę rynku cyfrowego, która ma znieść bariery w handlu w internecie. Dzięki niej zakupy w sieci powinny być łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze. Wspólne stanowisko w tej sprawie uzgodnili unijni ministrowie odpowiedzialni za konkurencyjność. To kolejny krok na drodze do zniesienia ograniczeń regionalnych. Beata Płomecka. Te ograniczenia powodują, że obecnie sprzedawcy w sklepach internetowych zawyżają marże lub ograniczają oferty w zależności od kraju. Mogą to robić, bo system lokalizuje kupującego po adresie komputera lub numerze karty kredytowej, a to jest dyskryminacja ze względu na narodowość. Jeśli nowe przepisy zostaną uzgodnione i przyjęte, wtedy ci, którzy będą chcieli coś kupić w sklepie internetowym w innym kraju, będą traktowani jak miejscowi. Komisja Europejska dopuszcza różnice w cenach jedynie wtedy, kiedy będą one usprawiedliwione innymi stawkami podatku VAT. Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska przez unijne kraje, także Parlament Europejski powinien przedstawić swoją opinię. Wtedy będą mogły się rozpocząć negocjacje przedstawicieli Europarlamentu, unijnych krajów i Komisji Europejskiej. Od wyniku tych rozmów zależy ostateczny kształt przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więzienie dla Oskara Göringa, byłego strażnika niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Niemiecki sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok z lipca 2015 roku, skazujący go na 4 lata więzienia. To ostateczna decyzja, choć nie wiadomo, czy skazany karę odbędzie w zakładzie karnym. Joanna Mielewczyk. 95-letni dziś oskarżony nazwany był księgowym z Auschwitz. Zajmował się zabezpieczaniem majątku osób, które przewożone były do obozu. Podczas procesu przyznał, że wiedział o tym, że trafią one do komór gazowych, natomiast zapewniał, że sam nikogo nie zabił, a pracował jedynie w obozowej administracji.
Prosił także ofiar Holokaustu o wybaczenie. Poza roku w lipcu 2015 roku przebywał na wolności. Wtedy też apelacje złożyli zarówno obrońca, jak i oskarżyciel. Ten pierwszy chciał złagodzenia kary ze względu na to, że oskarżony w innych procesach zeznawał jako świadek obciążający Esesmanu. Oskarżyciel chciał natomiast, by sądzony był za morderstwo, a nie tylko za pomocnictwo w morderstwie. Według dzisiejszego wyroku oskarg Rynik jest winny pomocnictwa w zamordowaniu przynajmniej 300 tysięcy osób. Jednak to lekarze zadecydują, czy jego stan zdrowia pozwala na pobyt w zakładzie karnym. Z Monachium miałam na niej leczyć. Coraz więcej Turków kupuje mieszkania w Atenach. Liczba chętnych na zakup nieruchomości znacznie zwiększyła się od września w związku z nieudanym zamachem stanu w Turcji. Na zakup mieszkania w Atenach i okolicach decydują się przeważnie zamożniejsi Turcy, którzy mogą sobie pozwolić na wydanie w tym celu nawet 500 000 euro. Zazwyczaj szukają lokali w pobliżu Akropolu lub w południowych rejonach Attyki z widokiem na morze. Nie brakuje też chętnych na tańsze nieruchomości, ale większość nabywców interesują te powyżej 250 tysięcy euro, bo zapewnia im to pozwolenie na 5-letni pobyt w Grecji. Jeśli cena za mieszkanie jest niższa, to kupują do tego mały sklep lub inny lokal. Pracownicy agencji nieruchomości twierdzą, że większość ich klientów z Turcji martwi się o przyszłość kraju i szuka mieszkania jako drugiej rezydencji czy awaryjnego schronienia, a nie jako inwestycji. Zazwyczaj są wykształceni w wieku od 50 do 60 lat, pracują w dużych firmach w Stambule albo uprawiają wolny zawód. Nie brakuje wśród nich Kurdów i członków innych mniejszości narodowych. Część Turków traktuje też Grecję jako bramę do Europy i z tego powodu decyduje się na zakup nieruchomości w tym kraju. Prognoza pogody. Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach do 10 cm. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na wschodzie do 2 na plusie. Na zachodzie, na wybrzeżu najcieplej, termometry wskazują 4 stopnie. W rejonach podgórskich Karpat najchłodniej minus 3 stopnie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 85 km na godzinę, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach, wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Miejscami zawieje i zawróci. Słowem wszystko. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C? Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita. To witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Media Expert, poniedziałek niskich cen. Laptopy z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 400 zł. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita, wybieram lek, to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita, tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita, kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki musujące. Wskazania, stanie niedoborów zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania, na wrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia, kamica nerkowa, ceny loketonuria. Naturprodukt Pharma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z okazji jubileuszu 25-lecia studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Krzysztof Sierański, New Quartet. Będzie więcej i myślę, że to, co dzisiaj trzeba podkreślić, to, co jest najważniejsze, no to nadzieja, że te zmiany, tych, którzy na te zmiany w największy sposób oczekują i tych zmian potrzebują, dokona się już w przyszłym roku. Panie ministrze, spotkanie z adwokatami. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w 12. Krajowym Zjeździe Adwokatury w Krakowie. W swoim wystąpieniu zwrócił się z prośbą do środowiska adwokackiego, aby w sytuacji, kiedy wypowiada się w sprawach politycznych, zachowało obiektywizm w sferze faktów. Czy to aluzja do sytuacji, która dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego? Ja myślę, że to bardzo ważny gest
pana prezydenta, który zdecydował się uczestniczyć i być gościem zjazdu adwokatury. Postanowił tam powiedzieć o tym, co jego zdaniem jest nie tylko dla tego środowiska, ale dla Polski najważniejsze i to, co najważniejsze i te najważniejsze jakby komentarze, które płyną szczególnie ze środowiska prawniczego, no to fakt, że ta decyzja spotkała się z dużym uznaniem i te słowa, które tam padły, ja mam głęboką nadzieję, będą takim zaczynem do tego, żeby po prostu nad pewnymi rzeczami również w tym środowisku się głębiej zastanowić. Panie ministrze, czy wraz z upływem kadencji pana Rzeplińskiego skończy się afera wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy też rzeczywiście w dalszym ciągu ten proceder będzie trwał, będąc podgrzewanym przez opozycję? Ja mam głęboką nadzieję, że te problemy zostaną rozwiązane, bo taka jest polska racja stanu. Jeszcze raz powtórzę te gesty i te decyzje, które podejmował pan prezydent i te, o które przed chwilą pytał mi ojciec, są też takimi gestami, które mam nadzieję będą skutkowały rozwiązaniem tego problemu. Panie ministrze, ogromne zainteresowanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to Polonia. Może warto również przy okazji tego naszego spotkania w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja powiedzieć o tych bardzo konkretnych decyzjach, które prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uczynił w stronę Polonii, rozrzuconej w różnych zakątkach całego świata. No to przede wszystkim myślę w tym momencie trzeba powiedzieć o inicjatywie ustawodawczej pana prezydenta o skierowanym do parlamentu projekcie ustawy o legitymacjach szkolnych, bo tak na roboczo możemy go nazwać, legitymacjach szkolnych skierowanych do wszystkich uczniów polskich szkół bez względu na ich typ i miejsce. I to, co ważne, ta ustawa przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie, została skierowana do drugiego czytania. Ja głęboko wierzę w to i mam taką nadzieję, że te dzieci, które będą przyjeżdżały do Polski już na najbliższe letnie wakacje, będą mogły korzystać z takich samych praw, jak ich rówieśnicy, którzy na co dzień mieszkają i uczą się tutaj w Polsce. Ale takich kwestii jest dużo więcej. Ja powiedziałem o tej, która wymagała zmiany w polskim prawodawstwie. Staramy się też wspierać tych Polaków, którzy takiej pomocy potrzebują na Ukrainie. Niedługo będziemy przewozić tam kolejną taką partię wsparcia, która zawiera i podręczniki szkolne, ale zawiera też dla tych, którzy tego potrzebują, taką pomoc rzeczową. To bardzo cenna inicjatywa, z którą zgłosili się do nas Polacy mieszkający na Zachodzie. Taka inicjatywa wsparcia przez tych, którzy mogą wspierać tych, którzy na to wsparcie na Wschodzie potrzebują i tego wsparcia oczekują. Panie ministrze, każda wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju także obejmuje spotkanie z Polakami mieszkającymi w poszczególnych państwach. Tak, i to są spotkania, które przechodzą do historii, bo z jednej strony pan prezydent, a jeśli towarzyszy mu w tych wyjazdach też pierwsza dama, pani prezydentowa, spotykają się z Polakami, ale z drugiej strony skala tych spotkań, zainteresowanie i Polacy, którzy przybywają często z dalekich stron tego państwa, no pokazują, że czują się obywatelami Polski, że czują się Polakami, że chcą, żeby ta więź pomiędzy Polską i ich ojczyzną a nimi trwała, że cenią sobie to, że pan prezydent znajduje czas i podkreśla rolę tych Polaków właśnie w podtrzymywaniu polskości, ale też w działaniu w tych ich państwach zamieszkania na rzecz Polski. To ceni i to tak naprawdę taki element budowania silnej Polski i podkreślania, że jesteśmy jednym narodem i że wzajemnie możemy siebie wspierać. Widać już tego owoce i myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, którą z pewnością będziemy kontynuować. Zbliża się, panie ministrze, 25. rocznica powstania Radia Maryja, główne uroczystości w Toruniu już w najbliższą sobotę. Pytanie takie bardzo osobiste, panie ministrze. Patrząc na działalność Radia Maryja, 25 lat, to już jest rzeczywiście kawał bardzo konkretnej historii. Jaką rolę według pana ministra odgrywa Radio Maryja w rzeczywistości państwa polskiego, ale także w tej wspólnocie międzynarodowej?
No ja przede wszystkim chciałem podkreślić, że to jest właśnie ta wspólnota, że to jest wspólnota Polaków, ale też wspólnota, nawiązując troszeczkę do tych ostatnich pytań, to jest też wspólnota, która daje możliwość bycia i czucia się elementem tej wspólnoty tym, którzy są Rosjanie po całym świecie. To jest wreszcie takie medium, ale to jest wreszcie taka społeczność, dzięki której ci Polacy wiedzą o tym, co dzieje się w Polsce. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dla mnie osobiście wzruszające, że w odległych od Polski miejscach można spotkać członków rodziny Radia Maryja, którzy budują tą wspólnotę, są dumni, że są jej elementem, a my możemy być jako Polacy, jako Polska dumni, że właśnie rodzina Radia Maryja jest aktywna, jest obecna w wielu miejscach świata, nie tylko w Polsce, i że tak naprawdę jest takim bardzo ważnym elementem budowania naszej tożsamości i naszej narodowej dumy. Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Mówimy sobie do zobaczenia podczas uroczystości jubileuszowych 25-lecia powstania Radia Maryja. Bardzo gorąco pana ministra pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Do zobaczenia, szczęść Boże. W aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem ministrem Adamem Kwiatkowskim, szefem gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Także radio to FM, Eurokonci, ta Barbie Baby.